i wszyscy gotowi, to serdecznie witam na pierwszej części konferencji po meczu GKS Katowice z Tomi Lolsztyn. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Gieksy 2-1. Mecz oglądało 1651 widzów. Z nami są już trener Adrian Stawski oraz kapitan z Tomilu Rafał Remisz. Jako pierwszego komentarz do meczu poproszę trenera. Przede wszystkim jesteśmy źli rozgoryczeni, bo tak szczerze mówiąc, mecz statystycznie na Remisz, pierwsza bramka to kuriozalna, nie wiem, Pawlas dorzucał chyba, tak mi się wydaje, i nasz bramkarz sam sobie wpił tą bramkę. Druga połowa, w pierwszej połowie w miarę to jeszcze wyglądało taktycznie bardzo fajnie, my tak naprawdę Katowice nic wielkiego nie stworzyły. Po takim meczu no, można być tylko wkurzonym, bo ja nawet nie chcę mówić na temat tej całej drugiej połowy, tylko po prostu braku odpowiedzialności, bo wpuszczamy zawodnika po to, żeby krył przy stałych fragmentach gry Jaroszka, a wchodzi zawodnik, go nie kryje, także ja innego pomysłu nie będę miał. Jeśli chodzi o grę, będzie taki brak odpowiedzialności, tak? Mogę przygotować zespół taktycznie, fizycznie i tak dalej. Ciężko nam dzisiaj szło, remis trzeba szanować, jest doliczony czas gry, zawodnik dostaje indywidualne krycie i musi go kryć. Dla mnie to jest po prostu skrajny brak po prostu indywidualności, odpowiedzialności. Ze względu na to, że no, ten Jaroszek sam był tam tak naprawdę i dużo nie potrzebował, żeby tą bramkę strzelić i po prostu w takich meczu nie można przegrywać. To jest, nie wiem, ciężko mi w ogóle cokolwiek powiedzieć, bo w głowie jest tyle myśli, że to jest masakryczne to, co ja teraz czuję, bo bardzo dużo zdrowia zespół mi oddał, ciężki teren, na Katowicach zawsze się ciężko grało, czy to byłem z Bytowią, czy teraz ze Stomilem, ale mówię, jest to skrajny brak odpowiedzialności, nie możemy takich bramek, pierwsza przypadkowa, powiedzmy, wrzucił sobie bramkarz gdzieś tam do dośrodkowania, myślał, że będzie dośrodkowania, ta Pawlasowi ta piłka zeszła, wpadła. No ale tej drugiej nie mogę zrozumieć, jesteśmy całym zespołem w polu karnym i facet najwyższy, który ma ponad 1,90 m wzrostu, zostaje sam, a zawodnik, który wchodzi na 5 minut, dostał krycie indywidualne przez stałe fragmenty gry. Tyle. Dziękuję trenerze. Rafał, jeszcze kilka słów od Ciebie, Omar. Na początku chciałbym podziękować też zawodnikom, że wszyscy oddaliśmy serce dzisiaj, bo naprawdę no daliśmy z siebie maksa, wykruliśmy siebie. I bym to rozłożył po prostu na dwie części. Tak samo właśnie pierwsza połowa bardzo fajnie wyglądało to pod względem taktycznym. Wiedzieliśmy, na co musimy uważać i to realizowaliśmy. Mieliśmy też swoje sytuacje, mieliśmy dużo rzutów rożnych. Powinniśmy coś wykorzystać. A w drugiej połowie, jak się już zaczęło, mówiliśmy sobie, że musimy pierwsze minuty mocno być skupieni i przetrwać. No niestety dostaliśmy bramkę. I dopiero po tym, jak dostaliśmy bramkę, znowu coś się ruszyło, że znowu zaczęliśmy grać w piłkę, ale to już nie było to samo granie, co w pierwszej połowie. Dlatego tak samo jak trener uważał, że to był mecz na remis, powinniśmy wywieźć ten remis z trudnego terenu, ale no coś poszło nie tak po prostu. Mieliśmy w końcówce tak samo właśnie przypisane krycie, no teraz musimy po prostu obejrzeć na spokojnie, wyciągnąć wnioski, konsekwencje i się skupić na kolejnych meczach. No niestety, to chcieliśmy wszyscy wygrać. Teraz wracamy źli i zirytowani po prostu do Olsztyna. Przed nami druga część konferencji, z nami już trener Rafał Górak oraz zawodnik GKS-u Adrian Błąd. Jako pierwszego komentarza poproszę trenera Góraka. Tak, dobry wieczór. Wiadomo, w jak trudnej sytuacji w tabeli znaleźliśmy się po ostatnim miesiącu rozgrywek. Nie jest to dla nas sprawa komfortowa i nie była to dla nas sprawa łatwa. Wraz z drużyną wykonaliśmy, się wydaje, bardzo dużo roboty, aby zapanować nad tym, co złe, chociaż mimo wszystko nie udało nam się na razie doprowadzić do tego, że nie stracimy bramki w meczu. Drużyna dzisiaj momentami grała w moich oczach bardzo dobrze, a szczególnie w drugiej połowie. Gratuluję zwycięstwa, na pewno dużo emocjonalnych momentów, bo wiadomo, te wary
dzisiaj trochę wytrącają, należy czekać. To jest zawsze emocjonalne. Wychodzi jednak tak, jak żeśmy chcieli, no jednak te rzeczy prawdziwe. No i tutaj dwa razy nieuznana bramka. Ważne, że ta ostatnia już uznana i trzy punkty zostają w Katowicach. Wydaje mi się, że całkowicie zasłużenie i to jest dla mnie również bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję. Adrian, kilka słów o meczu. No cóż, ja mogę chyba tylko powiedzieć, że cieszymy się bardzo z trzech punktów, bo ostatnio gdzieś nas coś nie rozpieszczało. Także no, po tym pucharze drugi taki mały kroczek do tego, żeby było normalnie w naszej szatni, że tak powiem, pod względem punktowym. Na pewno część rzeczy została przez nas na pewno gdzieś tam zmieniona, udoskonalona. Cieszy też to, że chłopaki, którzy dzisiaj wchodzą, dali na tyle jakości, że możemy cieszyć się dzisiaj z trzech punktów i myślę, że to jest bardzo cenne, bo to, że wychodzi nas 11, to nic, ale ten piąty z nadmianie, myślę, może przesądzić o losach meczu i myślę, że to jest też nasza, może nie taka wielka siła, ale myślę, że gdzieś tam taki plusik nasz, że każdy z nas gotowy i każdy, który wchodzi, myślę, daje taką jakość, żeby podnosić rywalizację, szczególnie dla tej pierwszej jedenastki. Dziękuję.